Dzień dobry, witam serdecznie drogich studentów Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Jesteście na SGH Uczelni Ekonomicznej, to już pewnie wiecie, zapisując się na zajęcia. Na SGH najważniejszą osobą jest rektor i dzisiaj mamy zaszczyt gościć na naszym uniwersytecie pana prorektora Szkoły Głównej Handlowej, pana profesora Piotra Wachowiaka. Pan profesor dzisiaj poprowadzi wykład na temat człowiek w firmie, ale nim to się stanie, to musicie zostać prawdziwymi studentami, bo na razie odebraliście tylko indeksy, czyli takie zielone książeczki, w których będziecie zbierać zaliczenia i wpisy potwierdzające, że byliście na zajęciach, a to będzie miało znaczenie. Przed wami będzie 6 spotkań, każde poświęcone innemu tematowi. Natomiast, żeby można było na ostatnim pisać egzamin, a warto, ponieważ najlepsi studenci otrzymają atrakcyjne nagrody, musicie być obecni na 4 spotkaniach z 6. Każda osoba, która będzie na 4 spotkaniach z 6, będzie mogła przystąpić do egzaminu końcowego. Natomiast ci, którzy będą na wszystkich spotkaniach, otrzymają dyplom z wyróżnieniem. Mam nawet informację, co jest nagrodą dla najlepszego studenta. Wiecie co? Tablet. No właśnie, najlepszą nagrodą, znaczy nagrodą dla najlepszego studenta, a nawet najlepszych 3 studentów jest tablet. Nie wiem jaki. Nie podzielone na 3, tylko 3 tablety dla 3 studentów. Tak to rozwiążemy, czyli będzie po jednym dla każdego najlepszego z tej trójki. Jeszcze tylko informacja, że na stronie internetowej programu w zakładce materiały znajdziecie materiały do zajęć, co oznacza, że gdy za chwilę przystąpimy do wykładu, to nie będziecie musieli notować, tylko jakieś dodatkowe informacje, bo wszystkie slajdy będą dostępne. No dobrze, to na razie taka informacja, natomiast przechodzimy do tej najważniejszej części, czyli ślubowania i otwarcia zajęć przez pana rektora. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście w murach naszej uczelni. Uczelni najlepszej spośród uczelni ekonomicznych w Polsce, najstarszej, bo wiecie ile lat skończyliśmy w tym roku? 110. 110 lat i najmniejszej, bo mamy najmniejszą liczbę studentów wśród uczelni ekonomicznych. Ale tak jak tutaj kolega Bartek powiedział, żebyście stali się studentami Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, to musicie złożyć ślubowanie. A więc tak, poproszę was o powstanie, przystępując do społeczności Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, ślubuję uroczyście. Wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać nowe umiejętności. Wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać nowe umiejętności. Przestrzegać zasad życzliwości, tolerancji oraz swobody wyrażania opinii. Przestrzegać zasad życzliwości, tolerancji oraz swobody wyrażania opinii. Szacunkiem odnosić się do studentów uniwersytetu oraz nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni. Dbać o godność i honor studenta oraz dobre imię Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Tą chwilą stwierdzam, że jesteście już studentami Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i Gaude Amus, hymn.